Święta Łucja, Oczy na tacy i cudowny pot. Tekst pochodzi z albumu Cuda Wielkich Świętych, Henryk Bejda, wydawnictwo Fronda. Być może widziałeś kiedyś, czytelniku, wizerunek świętej trzymającej w dłoni tace, na której leżą oczy. To święta Łucja Syrakus, a ten przedziwny atrybut ma związek z jej męczeńską śmiercią. Święta od wieków cieszy się wielką sławą, a to z uwagi na patronat, jaki sprawuje nad niewidomymi i chorującymi na oczy. Święta Łucja, urodzona w 281 roku, zmarła w 304, piękna i bogata Sycylijka żyła w czasach prześladowań chrześcijan rozpętanych przez Dioklecjana. Była wypieszczoną i wychuchaną jedynaczką. Osierocona w wieku pięciu lat przez ojca, dorastała w sycylijskich Syrakuzach, pod troskliwą opieką matki Eutychi, która zapewniła jej ponadprzeciętne wykształcenie. Eutychia od czterech lat cierpiała jednak na uporczywe krwotoki, którym lekarze nie byli w stanie zaradzić. Czując zbliżającą się śmierć, ucieszyła się, że jej córką interesuje się przedstawiciel miejscowego patrycjatu. Był on wprawdzie poganinem, ale Eutychia była pewna, że Łucja zdoła skłonić go do przyjęcia prawdziwej wiary. Matka Łucji nie wiedziała jeszcze wtedy, że jej córka złożyła Bogu ślub do zgonnej czystości. Eutychia poznała tę tajemnicę dopiero podczas pielgrzymki, którą odbyła z córką do Katani, do grobu świętej Agaty, męczennicy z czasów Decjusza. Lucja namówiła matkę do odbycia tej pielgrzymki we wspomnieniu świętej, 5 lutego, mając nadzieję na jej cudowne uzdrowienie. Nadzieja córki wzrosła niepomiernie, kiedy obydwie kobiety, uczestnicząc we mszy świętej, ku wielkiemu zaskoczeniu usłyszały słowa przewidzianej na ten dzień Ewangelii, fragment o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotoki. Po mszy święta Ucja i Eutychia poszły pomodlić się przy grobie świętej Agaty i matka, na życzenie córki, dotknęła grobowej płyty. Długie modlitwy i zmęczenie sprawiły, że Ucja zapadła w sen. We śnie ujrzała świętą Agatę otoczoną aniołami. Siostro Ucjo, dlaczego prosisz mnie o to, co sama wyświadczyć możesz swojej matce? Eutychia jest uzdrowiona. Uratowała ją twoja gorąca wiara, ma się dobrze dzięki twojej zasłudze. Uczyniłaś bowiem ze swego serca sanktuarium dla boga i ofiarowałaś mu swoją nieskalaną duszę, powiedziała święta agata dodając, że łucja czczona będzie w Syrakuzach. Ocknąwszy się, dziewczyna podzieliła się z matką radosną wieścią o jej uzdrowieniu powiedziała jej wówczas tak że o złożonym niegdyś ślubie prosząc by nie nakłaniała jej do zamąż pójścia po powrocie z katani Łucja, uzyskawszy zgodę matki zaczęła rozdawać cały swój posag oraz majątek zgromadzony przez ojca hojnie wspierała ubogich wdowy i sieroty zachowaniem dziewczyny i jej matki zaniepokoił się jednak starający się o rękę Łucji kawaler Przyszedł on do Eutychii i zapytał, dlaczego wraz z Łucją pozbywają się zgromadzonego majątku. Łucja znalazła majątność, która jest cenniejsza i szlachetniejsza i która nigdy nie straci na swej wartości. Właśnie po to, aby ją nabyć, wyprzedajemy swoją własność. Wydaje nam się to rozsądne. Zgodnie z prawdą odpowiedziała mu Eutychia. Młody człowiek początkowo nie zrozumiał sensu tych słów, a kiedy wreszcie, dowiadując się od znajomych, że jego wybranka jest chrześcijanką, pojął, że kobieta mówiła o skarbach gromadzonych w niebie. Straszliwie się rozłościł. Udał się do pałacu Eutychi i usiłował skłonić łucję, by niezwłocznie za niego wyszła. Dziewczyna odmówiła. Oświadczając, że nigdy nie będzie jego żoną, gdyż ofiarowała swe serce Jezusowi. Nic nie wskurawszy, rozczarowany i wściekły kawaler, pospieszył do namiestnika Sycylii, oskarżając Łucję oraz Eutychię o to, że są chrześcijankami. Na ich nieszczęście, w 303 roku w Cesarstwie Rzymskim rozpętała się kolejna fala prześladowań. W grudniu 304 roku Łucja stanęła przed prokonsulem Paschaziuszem. Oprócz innych niewątpliwych atrybutów swojej urody, Łucja miała duże i prześliczne oczy, które jak magnes przyciągały spojrzenia mężczyzn. Być może nawet do końca życia nie byłaby tego świadoma, gdyby nie dowiedziała się o tym od przesłuchującego ją prokonsula. Legenda głosi, że w trakcie toczącego się wówczas dialogu, Lucja zapytała go: Cóż tak pięknego ujrzał w niej starający się o jej rękę kawaler? Usłyszawszy w odpowiedzi, że był głęboko poruszony pięknem jej oczu, wyłupiła je sobie i położyła na srebrnej tacy. Zanieś je zatem temu, który tak bardzo je sobie upodobał, powiedziała. Oczy te miały jej później zostać w cudowny sposób przywrócone już dwoił się i troił, aby zmusić ją do wyrzeczenia się chrześcijańskiej wiary. Uciekł się do tortur, kazał zaciągnąć dziewczynę do domu publicznego i zmusić ją do prostytucji. Jednak ani on, ani żołnierze, wóz zaprzężony w dwa woły, ani odprawiający czary pogańscy kapłani nie byli w stanie poruszyć wciąż kwiącej w jednym miejscu dziewczyny. Potem kazał spalić dziewczynę na stosie, ale i to mu się nie udało. Uśmiercił ją dopiero jeden z żołnierzy, przebijając mieczem jej gardło i odcinając głowę. Zraniona łucja przed śmiercią zapowiedziała jeszcze przywrócenie przez Boga pokoju jego kościołowi oraz upadek Dioklecjana i Maksymiana. Umarła dopiero gdy jej sędzia Paschazjusz został aresztowany i skazany na śmierć przez wysłanników cesarza za złodziejstwo, a ona sama otrzymała wiatyk z rąk przybyłych kapłanów. Po śmierci Łucji mieszkańcy Syrakus, płacząc i modląc się, przenieśli ciało dziewczyny do miejscowych katakumb. Miejsce to wkrótce stało się sławnym celem pielgrzymek. Dziś święta Łucja odbiera należną sobie cześć w syrakuzańskim sanktuarium. Oczy są najbardziej charakterystycznym atrybutem świętej Łucji i to właśnie uzdrowienia chorych oczu przez wiele wieków później doświadczyła pewna, przybyła do Syrakus, młoda Kanadyjka. Alessandra z Toronto przyjechała do Syrakus 8 sierpnia 2017 roku. Towarzyszyli jej babcia oraz krewni. Dziewczyna przybyła, by podziękować święty Łucji za otrzymaną za jej wstawiennictwem łaskę. Na stronie internetowej Sanktuarium pod datą 21 lipca 2018 roku ksiądz Daniele opisywał, że Alessandra straciła wzrok i poddana została bardzo delikatnej operacji. Niestety wynik tej operacji był negatywny. Lekarze stwierdzili, że przez całe życie dziewczyna pozostanie niewidoma. Do akcji wkroczyła wtedy wierząca babcia Alessandry. Zwróciła się o pomoc do Pana i za wstawiennictwem świętej Łucji poprosiła Go o tak bardzo upragnione zdrowie. Obiecała, że jeśli wnuczka odzyska wzrok, przybędą do Syrakus, aby podziękować Panu i Świętej. Ofiarując w darze obrus na ołtarz małej świątyni, w której znajduje się jej grób, i wymodliła. Alessandra teraz nas widzi i przybyła tu podziękować. Podsumował ksiądz Daniele. W Syrakuzach do dziś uroczyście wspomina się także inne niezwykłe wydarzenie znak cudownej ochrony, jaką święta roztoczyła nad tym włoskim miastem w jednym z najtragiczniejszych momentów jego historii. Działo się to 300 lat temu od 1720 roku władzę na Sycylii sprawowali Austriacy. Niedługo później wyspę zaatakowali Hiszpanie, próbujący ustanowić tam rządy hiszpańskich burbonów. Wojna pomiędzy obcymi mocarstwami dała się Sycylijczykom solidnie we znaki. Hiszpanie przez wiele miesięcy oblegali Syrakuzy. Na skutek intensywnego ostrzału, szalającego ognia, huku rozrywających się pocisków, gradu odłamków, walących się w gruzy domów, mieszkańcy tego miasta doświadczyli prawdziwego horroru. Nic dziwnego, że wyczerpani, bezbronni i strworzeni, kryjący się w piwnicach i kościołach, masowo wzywali na pomoc swoją patronkę, świętą Łucję. 6 maja 1735 roku święta dała im znak, że nadal o nich pamięta. Tego dnia zauważono, że na znajdującej się na jej grobie marmurowej figurze, przedstawiającej jej męczeńską śmierć, pojawił się pot. Szczególnie obficie zroszona była nim twarz świętej. Nazajutrz zauważono, że pot zmienił się w krople wielkości ziaren grochu, które bardzo intensywnie ściekały z czoła świętej. Co dziwniejsze, reszta posągu była sucha. 8 maja figura nadal się pociła. W złożonych zeznaniach deklarowano, że twarz świętej wyglądała tego dnia jak twarz robotnika oblanego potem pod promieniami letniego słońca. Ciecz wypełniała rzeźbione fałdy ubrania. Mokre były także dłonie i stopy świętej. Cudowny pot wycierano chusteczkami, rękawami, fartuchów, obrusem ołtarzowym. Przez trzy dni Niezwykłe zjawisko obserwowali zakonnicy i inżynierowie. Uważano, że pocenie się miało jakiś związek z zakrywającymi posąg kryształowymi osłonami i z wilgotnością powietrza, ale nikt nie potrafił w naukowy sposób tego wyjaśnić. Figura została następnie zabezpieczona przed uszkodzeniami za pomocą drewnianej osłony. Kiedy 26 dni później, po kapitulacji Austriaków. Usunięto osłonę, posąg był już suchy. Suche były też okrywające go tkaniny. Zjawisko pocenia się marmurowej rzeźby świętej Łucji odczytano jako niezwykły znak jej solidarności z cierpiącymi mieszkańcami Syrakus. Władze kościelne po dogłębnym zbadaniu sprawy uznały to zjawisko za nadprzyrodzone, prawdziwe, rzeczywiste i cudowne. Wstawiennictwu świętej łucji, wzywanej w tych tragicznych dniach przez generała Orsiniego, przypisano też inną łaskę nieeksplodowanie bomby, która wpadła do jego pokoju w chwili, kiedy jadł obiad. Niewybuch ten eksponowany jest do dziś w Centro Esposito Luciano w katedrze w Syrakuzach.